Dlaczego szpital nie działa w pełni? Znaczy nie wszystkie oddziały. Dotyczy to między innymi neonatologii, położnictwa. Mamy w tym roku baby boom i część kobiet właśnie w tym czasie mogłaby rodzić, w tym szpitalu mogłaby rodzić. Czy jest szansa na zmianę i czy te oddziały mogą liczyć na kontrakt z NFZ? To znaczy tak, no szpital nie działa z kilku powodów. To nie jest kwestia jakby zamknięcia działalności, tylko być może troszkę przewymiarowania olbrzymiego szpitala, który ściągnął do siebie oddziały z dwóch jednostek, ale i tak jeszcze jest sporo miejsca. Tam jest kwestia oczywiście personelu, który musiałby zostać zatrudniony, żeby ruszyła porodówka, a tym samym później związane z tym oddział noworodkowy. Oczywiście oddział noworodkowy mógłby też funkcjonować dla dzieci nie rodzących się tam, tylko spoza. No, według analiz Mazowieckiego Oddziału NFZ, że tak powiem, zapotrzebowanie na łóżka noworodkowe, intensywnej terapii noworodkowej jest wystarczające. No, teraz jesteśmy w dość takim przełomowym momencie podpisania ustawy o sieci. Czekamy na 1 października, kiedy sieć ruszy, natomiast trzeci kwartał, czyli od lipca, może już od czerwca, będzie moment ogłaszania konkursów jakby uzupełniających przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No i liczymy, że NFZ ogłosi takie konkursy, w których ten szpital w tych zakresach, gdzie ma duży potencjał, a jest on niewykorzystany, będzie mógł stanąć do konkursu i miejmy nadzieję, że wygra to postępowanie. Czy jest plan, żeby szpital znalazł się w sieci szpitali? Nikt sobie nie wyobraża, żeby tak duży szpital w dalszym ciągu nie funkcjonował. Oczywiście no, zbiegło się to z okresem procedowania ustawy, konkursów na funkcjonowanie nowych oddziałów nie było od prawie 5 lat. No to dość pechowy okres dla tego szpitala, natomiast teraz jest to moment tuż przed ogłoszeniem postępowań konkursowych, tych nazwijmy je uzupełniających w zakresach, które są potrzebne w ocenie oddziału wojewódzkiego NFZ i liczymy na to, że taki konkurs zostanie ogłoszony i szpital będzie mógł pokazać swój potencjał, wystartować i miejmy nadzieję wygrać.